jak odróżnić grzyby blaszkowe między sobą, jak rozpoznać, co jest muchomorem trującym, a co smaczną kanią, czy też znakomitą pieczarką. Pierwsza zasadnicza sprawa. Jeżeli znajdziemy takiego grzyba, to nie ucinamy, tak jak ja to w tej chwili robię, tylko wykręcamy. Zaraz pokażę dlaczego. Proszę Państwa, w momencie, kiedy wykręcimy owocnik, mamy cały owocnik i widzimy, co się dzieje na dole. Natomiast jak wytniemy, brakuje nam bardzo ważnego szczegółu, mianowicie tej pochewki. Muchomor wyrasta z takiego jaja, pęka i po tym jaju zostaje u dołu owocnika pochewka oraz kropki na wierzchu. Nie wszystkie gatunki muchomorów mają te kropki. Właśnie muchomor sromotnikowy, który jest tak trującym grzybem, najwięcej zgonów w Polsce powoduje, tych kropek nie ma. Dlatego radzę zawsze owocniki grzybów blaszkowych wykręcać. Wtedy wiemy na pewno, że jest pochewka. Jeżeli jest pochewka, to mamy do czynienia z muchomorem. Drugim elementem, na który musimy zwrócić uwagę, jest tutaj słabo widoczny kawałek takiej obrączki, która stanowiła okrywę hymenoforu, tych blaszek. Ona pękła i resztki zostały na trzonie. Jeżeli te resztki są przyrośnięte do trzonu, bardzo trudno je ściągnąć, mamy do czynienia z muchomorem. Gdybyśmy mieli sowę, w tym momencie ta obrączka byłaby łatwo przesuwalna, nie byłoby z tym żadnych problemów. U pieczarki ta obrączka też przyrasta do trzonu, więc koniecznie musimy sprawdzić, czy mamy pochewkę, czy nie. Dlatego grzyby wykręcajmy, a nie wycinajmy.